Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Myślę, że możemy już zacząć na niestety ostatniej przed przerwą wakacyjną kolacji z Przemysłem 4.0, ale projekt się nie kończy. Po wakacjach wracamy i będziemy robić sobie wizyty studyjne w tarnowskich firmach, które już takie nowoczesne rozwiązania wprowadziły. No i zobaczymy, jak te rozwiązania działają w praktyce, jak to się sprawdza w firmach. No, a potem odwiedzimy jeszcze Centrum Traseru Technologii Akademii Nauk Stosowanych przepraszam, Akademii Tarnowskiej już teraz. To też chodzi o ten projekt. Yy, są nowe twarze dzisiaj, ja dlatego tak proponuję, żebyśmy jeszcze, zanim przejdziemy do tej części merytorycznej, yy, przedstawili się, żeby każdy powiedział dosłownie dwa słowa, kim jest, czym się zajmuje. Czekaj, on jeszcze setkę nagrywają, to co Dobrze, to słusznie, to co nas czeka niedługo. Yy, po wakacjach we wrześniu czeka nas też yy, darmowe szkolenie z... Yy, sukcesji, tak, tak to słowo się nazywa. Sukcesji przed, przedsiębiorstw. To jest szkolenie, które jest finansowane ze środków marszałkowskich. Będą takie dwa szkolenia w całej Małopolsce. W Krakowie organizuje Izba Przesłuchania w Krakowie, no i my, właśnie na Sublegion Tarnowski, jest limit 15 osób, także warto już teraz się zapisać. Formularz zgłoszeniowy w sierpniu uruchamiamy, ale już teraz można sobie miejsca rezerwować, także serdecznie zapraszam. No i też we wrześniu wracają nasze siedzenia biznesowe. W Raz w miesiącu, czwartki o poranku, więc też zapraszam do siedzenia naszego fanpage'a. Generalnie po prostu zapraszam do siedzenia fanpage'a, tam wszystko co robimy będzie się pokazywało. Widzę, że wiatr się skończył, więc teraz proponuję, żebyśmy się też trochę w tym nowym gronie poznali, może od pana sekretarza zarządu. Julian Malaka, dziś reprezentuję Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, gdzie pełnię rolę głównego specjalisty do spraw wiedzy i technologii. Moją taką główną osią specjalizacji, główną osią zawodową jest automatyzacja, robotyzacja produkcji, mechatronika. Również pod kątem naukowym zajmowałem się tą dyscypliną. Obecnie prowadzę audyty, bezpośrednie doradztwo rozwojowe dla przedsiębiorców, właśnie głównie w branży produkcyjnej, ale nie tylko, dlatego że zagadnienia nowych technologii, tak zwanych, rozlegają się na wszystkie właściwie dziedziny życia. Natomiast to wszystko realizuje właśnie pod szyldem Fundacji obecnie. No i dzisiaj będę miał przyjemność tutaj z Państwem podyskutować na temat tych właśnie rozwiązań. Jest z nami też e, telewizja starnowa TV, nasza Regionalna Telewizja kablowa i firma Atlus Media, z którą pracujemy od dłuższego czasu jako Izba. Mam na nadzieję, że przyszli nasi członkowie, e, którzy też realizują wspaniale nasze wydarzenie. E, plan jest. Taki jak zawsze, ale go przypomnę dla, dla nowych osób. Teraz będziemy mieli właśnie referat naszego gościa, później dyskusja, a później właśnie czas na już takie bardziej sieciowanie, spokojne rozmowy przy jedzeniu. Jedzenie wjedzie punktualnie o godzinie 19, więc spokojnie czekam na 19.00, wtedy coś do jedzenia się pojawi. Oddaję głos naszemu gościowi. Bardzo dziękuję. No przede wszystkim chciałbym podziękować tej organizatorom za zorganizowanie spotkania i zaproszenie mnie do tego spotkania, bo to jest bardzo zawsze dobra okazja, żeby nie tylko podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami, ale też rozpoznać to, co u Państwa się dzieje w różnych miejscach, w różnych przykładach dobrych praktyk, którymi, mam nadzieję, się Państwo będą chcieli tutaj dzisiaj z nami podzielić i podyskutować. Poruszę zagadnienia, tak zwanego przemysłu przyszłości. E, oczywiście nie będę starał się tutaj wróżyć ze szklanej kuli, magika mamy na sali, ale jemu pozostawiam te, te specjalizacje. Natomiast ja e, postaram się przedstawić kilka prognoz, które wynikają z konkretnych, rzetelnych badań, które też między innymi jako fundacja e, prowadzimy. Robimy różnego rodzaju analizy rynku i rozpoznajemy to, jakie będą potrzeby. Albo jakie już są potrzeby w kontekście budowania swojej konkurencyjności na rynku przemysłowym. I tym właśnie zajmuje się jedna, czy to jest jedna gałąź właśnie zajmowania się tymi zagadnieniami przemysłowymi w naszej fundacji. Ja dzisiaj postaram się przedstawić zagadnienia dotyczące. Przemysłu 4.0 i 5.0. Coś, co możemy tutaj już e, zobaczyć tak symbolicznie, to są elementy wyjęte z konkretnych dokumentów publikowanych przez Komisję Europejską, z pewnego rodzaju raportów, które właśnie wskazują nam te trendy rozwojowe. Oczywiście, jeżeli rzucimy zawsze do dyskusji hasło przemysł 4.0, a za chwilę już przemysł 5.0 to nasuwają nam się pewne skojarzenia. Pozwolę sobie zadać pytanie Państwu, z czym kojarzą, z jakimi hasłami, z jakimi frazami może kojarzą Państwo zagadnienie Przemysł 4.0? No, automatyzacja to jest takie, co się bieszy, cyfryzacja. Okej, okay, dzięki. Automatyzacja, cyfryzacja. Czy coś jeszcze się może kojarzyć? To jest ludzi. OK, dobra, bardzo, Pierwszy, ba bardzo ważny aspekt. Cyfrowa, ale jeszcze bez machine learningu takiego pełnego. Okej, okay. ciekawe, ciekawe podejście. No tutaj muszę podkreślić, że to są wszystko słuszne odpowiedzi. Jak najbardziej są to elementy składowe, wchodzące w proces przekształcania się w kierunku przemysłu 4.0, a za chwilę przemysłu 5.0. Ale pamiętajmy jednak o tym, że to nie jest cel sam w sobie. To, co tutaj wskazujemy, czyli cyfryzacja, automatyzacja, e może sięganie po machine learning, uczenie, maszynowe uczenie się, sztuczną inteligencję, to są środki do budowania konkurencyjności, a sz, konkretnie rzecz ujmując, do budowania odporności rynkowej, do budowania zrównoważoności. To jest też takie pojemne hasło, ale przez tę zrównoważoność rozumiemy optymalne zarządzanie swoimi zasobami. I to jest bardzo ważne hasło, czy właściwie zagadnienie, które dotyczy wszystkich działalności biznesowych. Jak również nie tylko biznesowych, zawsze chodzi o pewne optymalne zarządzanie zasobami, ale pojawia się jeszcze ważny element zorientowanie na człowieka, coś o czym Pan też wspomniał przez pryzmat różnego rodzaju, hmm, powiedzmy, kształtowania podejścia, kształtowania świadomości, ale również rozwiewania, że tak powiem, pewnych obaw. Zawsze, jeżeli mamy do czynienia z czynnikiem ludzkim, tam zawsze pojawiają się pewne opory przed innowacją. W pokonywaniu tych oporów, w budowaniu takich mostów, żeby sięgać po te innowacje, też staramy się właśnie e proponować pewne treści, proponować pewne materiały uświadamiające, między innymi w formie e-learningu, w formie publikacji, w formie elektronicznej, w formie bezpośredniego doradztwa, takiego bezpośredniego kontaktu, kontaktu z, z przedsiębiorstwami, które właśnie świadczymy w ramach działań fundacji. No i to są wszystko zagadnienia, które, wokół których, że tak powiem, kręci się ta oś tematyczna fundacji, ale padło też tutaj ważne hasło automatyzacja. Automatyzacja oczywiście jest nieodzownie związana z robotyzacją, produkcji. Natomiast ta robotyzacja nie musi wcale iść w kierunku wykluczenia człowieka w ogóle z rynku biznesowego czy przemysłowego. Automatyzacja i robotyzacja de facto powinna wspierać człowieka, więc te obawy, które obecnie są zgłaszane, które obecnie są podnoszone w takiej dyskusji na temat przemysłu 4.0 i 5.0, Właśnie szczególnie dotyczą te, tej, um, tej obecności i przydatności człowieka na rynku pracy. Więc postaram się też wykazać, że. Nie powinniśmy się obawiać o to, że robot yy, czy jakikolwiek zautomatyzowany system zastąpi nas jako specjalistów, ale powinniśmy cały czas się starać być niezbędnym, być przydatnym, pro, proponować taką wartość na rynku, której automat czy robot czy sztuczna inteligencja nie będzie w stanie zastąpić. I myślę, że jest wiele takich obszarów, w których właśnie jesteśmy dużo lepsi yy, od właśnie zautomatyzowanych systemów. Hasło przemysł 5.0, tym się tylko różni od yy, przemysłu, 4.0, że wprowadzone zostały elementy zorientowania na człowieka. Gdy formułowane były definicje przemysłu 4.0, a tak naprawdę one były trochę tak, w, że tak powiem, w proszku, aż po dziś dzień są w proszku, że tak powiem, jeśli spojrzeć na to, jakie jest powszechne zrozumienie tego zagadnienia, no to tam rzeczywiście takim filarem było y, zorientowanie na technologię. Y, było jednak wspomaganie. Całej działalności biznesowej czy przedsiębiorczej w ogóle e, przez technologię. W kontekście dalszego rozwoju technologia nie wystarcza. Zautomatyzowanie produkcji jest rozwiązaniem ekonomicznym, jest rozwiązaniem zwiększającym wydajność na pewien okres. Później trzeba sięgnąć po e, chociażby powiedzę doświadczenie pracowników, trzeba budować zaangażowanie pracowników, żeby system przemysłowy mógł się rozwijać. Eliminacja pracownika jest ślepą uliczką, a hiperautomatyzacja, która zastępuje człowieka w każdym obszarze, jest ślepą uliczką, dlatego powinniśmy już teraz myśleć o tym, jak tworzyć taką oś współpracy między zrobotyzowanymi systemami, zautomatyzowanymi systemami, sztuczną inteligencją nawet, a człowiekiem. I ten człowiek ma tutaj bardzo ważną rolę. Ma kreatywność, ma y, krytyczne myślenie, ma analityczne i twórcze myślenie. Tego nie da się zastąpić przez maszynę. Maszyna, nawet bardzo wyszukana, taka jak. Oprogramowanie ze sztuczną inteligencją, które dostarcza nam odpowiedzi na nasze pytania, to jest tylko wynik pewien zlepek informacji, które są dostępne chociażby w internecie. Ale to nie do końca jest praca twórcza. To nie jest, to nie jest odczytywanie naszych potrzeb, które bardzo często w kontaktach międzyludzkich wynikają gdzieś między wierszami. My Wchodząc w relacje z naszym partnerem biznesowym, bardzo często wyczuwamy bardzo wiele rzeczy intuicyjnie, dlatego że mamy nawet czasem nierozpoznane, takie nieuświadomione mechanizmy tego, co chce nam przekazać nasz kontrahent i czytamy właśnie między wierszami. Bardzo wiele właśnie potrafimy, jako ludzie, odczytać tych informacji niewerbalnych. Maszyna nie jest tutaj dobrym rozwiązaniem w kontaktach, w budowaniu relacji biznesowych i w osiąganiu wspólnego celu. Pojawia się tutaj bardzo ważne hasło koopetycja. Obecnie rynek przemysłowy jest tak przesycony różnego rodzaju, że tak powiem, zagrywkami budującymi konkurencyjność. Oczywiście, Jedną e, rzeczą, na którą mogą pozwolić sobie duże korporacje, duże e, konsorcja produkcyjne dysponujące ogromną ilością pieniędzy, jest obniżanie kosztów produkcji, redukcja kosztów i walka cenowa. Natomiast mali i średni przedsiębiorczy, przedsiębiorcy przepraszam, muszą być bardziej kreatywni, muszą sięgać po bardzo dobrze zorganizowaną pracę, po wspomaganie pracy człowieka. Pracą właśnie, chociażby oprogramowania ze sztuczną inteligencją, i to jest ta przewaga. Na tym powinni budować e, swoją przewagę konkurencyjną, dlatego zagadnienia przemysłu 5.0 oraz 4.0 są w szczególności skierowane dla małych i średnich przedsiębiorstw. Duże konsorcja, duże korporacje poradzą sobie bez nawet tych innowacyjnych rozwiązań, bo mają też bezwład pewien na rynku. Zaczynając wątek robotyzacji, chciałbym na początek skupić się na pewnej klasie robotów, które nie są standardowo kojarzonymi robotami. To są roboty programowe. I program, program komputerowy, może również mieć, czy nosić takie znamiona robota przemysłowego. Może nie do końca robota przemysłowego, który wykonuje proces technologiczny, ale robota, który jak najbardziej w przedsiębiorstwie produkcyjnym może mieć zastosowanie. I to jest tak zwane Robotic Processes Automation, czyli automatyzacja. Procesów, ale chodzi tutaj o procesy administracyjne, biurowe, organizacyjne. Chcąc to zwizualizować, no pokazałbym taką prostą animację: wypełnianie komórek programu komputerowego, który odbywa się w sposób automatyczny, który nie wymaga uwagi i zaangażowania pracownika. Więc pracownik w takim procesie ma bardzo dużo e, miejsc, w których może popełnić błąd. Po kilkuset stronach wypełniania tych wszystkich rubryczek, pracownik jest znużony. Pracownik może popełnić błąd, ale też nie czuje się do końca zaangażowany. Więc, takie rozwiązanie jak automatyzacja obsługi oprogramowania przez tak zwane roboty programowe, też jest jak najbardziej nowoczesnym rozwiązaniem, które może wspomóc właściwie każdą branżę na rynku, nie tylko branżę przemysłową. Miejmy tego świadomość, ale wiąże się to, tak jak widzieliśmy na poprzednim slajdzie, z pewnym uporządkowaniem procesów, nie tylko technologicznych, nie tylko produkcyjnych, jakichkolwiek procesów, ponieważ codziennie funkcjonujemy w jakimś procesie. Pierwszym krokiem jest na pewno standaryzacja tych procesów, rozpoznanie tego, gdzie pojawia się jakaś wariantowość, Jakaś e, zmienność w naszych procesach, może próba wyeliminowania tej zmienności, czyli tak naprawdę te narzędzia, o których my tutaj dyskutujemy, bazują na zmianie w podejściu organizacji. Na zmianach w organizacji, które mogą oczywiście wymagać zakupu robotów, zakupu oprogramowania, wdrożenia innowacyjnych systemów, ale to nie jest cel sam w sobie. Tak jak powiedziałem wcześniej, Celem jest budowanie konkurencyjności, odporności, elastyczności na rynku przez lepsze zarządzanie, przez lepszą organizację. A w tej lepszej organizacji, jeżeli jest to uzasadnione, sięgamy po innowacyjne technologie, po nowoczesne technologie, takie jak to właśnie oprogramowanie. Oczywiście może okazać się, że to człowiek jest najsłabszym ogniwem całego cyklu produkcyjnego. Przecież nie będziemy się uwsteczniać i nie będziemy teraz na siłę próbować tworzyć linii manualnie obsługiwanych linii produkcyjnych oczywiście, dlatego że rynek już tego no, nam na to nie pozwoli. Rynek wymaga wysokiej wydajności produkcji, spełniania wymogów, wymogów produkcyjnych pod kątem tolerancji, pod kątem dokładności, szybkości dostawy i tak dalej, więc oczywiście te narzędzia zarządcze, takie jak lean management, takie jak tak zwana produkcja odchudzona, cały czas mają tutaj zastosowanie. Dążymy przez to do eliminacji marnotrawstwa i to nie jest tak, że przemysł 4.0 czy 5.0 Wyrzucają wszystkie e, stosowane dotąd czy wdrażane, rozwijane metody zarządzania. Przemysł 4.0 i 5.0 to nie jest tak naprawdę żadna innowacja ani technologiczna, czy techniczna, ani też zarządcza. To jest wskazanie pewnych trendów rozwojowych. Jak my w te trendy się będziemy wpisywać, to jest kwestia indywidualna. Więc nie, y, 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 chciałbym, żebyśmy tutaj pozostali po tym spotkaniu z taką refleksją, że nie jest. Konieczne wdrażanie robotów przemysłowych, wdrażanie druku 3D, wdrażanie innowacyjnych programów komputerowych, tylko celem jest poprawa naszych warunków produkcyjnych i przygotowanie się na zmienność na rynku. Jakimi narzędziami? No, to już wymaga zawsze indywidualnej analizy, indywidualnego rozpatrzenia. Natomiast wracając do procesów technologicznych, oczywiście roboty wykonują dużo szybciej. Pracę e, manipulacji detalami, pracę spawalnicze, pracę zgrzewania itd. To wszystko są jak najbardziej obszary e, dla robotów przemysłowych. I teraz dzisiaj nie powinniśmy się zastanawiać, czy użyć do tego robota, czy jeszcze na przykład zatrudnić spawacza, który ma ręcznie wykonywać pewne spoiny. Oczywiście jest też przestrzeń dla spawaczy którzy są wysoko wyspecjalizowani, którzy wykonują jednostkowe prace, ale tam, gdzie pojawia się masowa produkcja, masowość tych procesów, jak najbardziej jest przestrzeń dla robotów, więc nie starajmy się konkurować z robotami w tych dziedzinach, w których nie mamy z nimi szans. Szybkość, siła robota jest czymś, czego nie zastąpimy. Roboty stosowane są nie tylko przecież w produkcji, ale również w gastronomii, w różnych branżach, w których... Potrzebne jest manipulowanie różnego rodzaju obiektami, detalami, przenoszenie ich. Tutaj, akurat, jakaś frytkownica z fryturą, może powstać zagrożenie. To jest rzecz niebezpieczna, tam jest temperatura, tutaj może do, do, dojść do zapłonu, i roboty w kolejnym swoim obszarze zastosowań e, mogą, na przykład, odsuwać człowieka z miejsc potencjalnie niebezpiecznych, więc jest cała przestrzeń e, dla zastosowania robotów i przesunięcia kompetencji ludzkich. W inne obszary i podkreślam, nie pozbycia się kompetencji ludzkich, mimo że wydawać by się mogło, że obecnie robot już jest w stanie zrobić dla nas prawie wszystko. Ale obecnie, a my staramy się patrzeć w przyszłość, za chwilę będziemy znowu potrzebować kompetencji ludzkich, kreatywnego podejścia, żeby znowu zmodernizować naszą linię produkcyjną, bo te roboty nam mogą nie wystarczyć. Robot humanoidalny też nie jest wcale e, idealnym rozwiązaniem. Czy potrafiliby Państwo wskazać Jakie mogą być obszary takiego codziennego, życiowego zastosowania robotów, które zaczynają przypominać człowieka? Jakiś powiedza, Aha. Ale starszy, nie? Pewnie, że tak. To jest. No pewnie. Więc ten cały mechanizm kinematyczny człowieka, tego ruchu właściwie, jaki wykonuje człowiek, jest bardzo dobrą inspiracją dla konstruktorów robotów. My, naszymi kończynami, też wykonujemy bardzo wiele skomplikowanych czynności, no i oczywiście można to próbować oddać e, robotem. Ale oczywiście kontakty międzyludzkie, to co było tutaj w, w, wskazane, i wspomaganie człowieka, asysta dla osób starszych, to jest oczywiście część, że tak powiem, fizyczna. Ale nie zapominajmy o tym, że nic w tym zautomatyzowanym, zrobotyzowanym świecie nie zastąpi jednak rozmowy, kontaktu takiego, no... Jednak nie z automatyzowanego, nie? także e, to wszystko musimy pogodzić. Mamy oczywiście przypadki, znamy przypadki, w których za bardzo się zagalopowaliśmy pod kątem tej cyfryzacji. Dochodzi do wykluczeń cyfrowych, do e, w, utraca, utracenia pewnej takiej m, naszej pozycji w społeczeństwie naszego e, poczucia przynależności też do społeczeństwa, dlatego że. Stajemy się coraz bardziej odizolowani, fizycznie odizolowani, kontaktowo, społecznie odizolowani, więc musimy dbać o to samodzielnie. Znów tutaj podkreślam, to jest nasze zadanie, żeby stawać się i pozostawać przydatnymi i zaangażowanymi w nasze życie, nie tylko zawodowe. Zatem, przestrzenie e, dla robotów. I dla ludzi jak najbardziej mogą obok siebie występować. Idąc dalej, roboty mogą analizować otoczenie. Mamy różnego rodzaju narzędzia wizji, tak zwanej wizji maszynowej, która na przykład prowadzi do skanowania obiektów dookoła takiego robota i wprowadzenia tych informacji do systemu, który podejmuje decyzje. I znów może to być system sztucznej inteligencji, ale prawdopodobnie na końcu, czy na górze może tego systemu podejmowania decyzji, będzie człowiek to człowiek ostatecznie zdecyduje, jakie zadania ma wykonać robot. Robot może pozyskać informacje, dostać się do miejsca, w którym obecność człowieka byłaby niewskazana. Stamtąd pozyskać te informacje dla człowieka, który będzie podejmował decyzję. Więc to wszystko są narzędzia wsparcia. E, oczywiście mamy też różnego rodzaju wizualizacje. Jeżeli w sposób automatyczny, cyfrowy zbieramy dzisiaj ogromne ilości danych, to najlepiej jakbyśmy je wizualizowali w sposób graficzny, tak żeby móc je bardzo szybko, Przyjmować, interpretować. Jednak ten aspekt wizualny to jest najlepsza forma przekazywania i pozyskiwania informacji o otaczającym nas świecie. Więc wraz z rozwojem technik informatycznych, przekazywania i generowania tych danych w przestrzeni cyfrowych, rozwijają się również narzędzia wizualizacji tych danych i o tym jeszcze będziemy mówić za chwilę. Natomiast robot widzi nasze, nasz świat w trochę inny sposób. Więc robot wymaga po prostu konkretnych algorytmów. Przeliczeniowych, analitycznych, które pozwolą mu na przykład wykryć obecność danego obiektu. Że y, dany obiekt, na który skierowana jest kamera, dotyczy właśnie, czy y, jest sklasyfikowany w konkretny sposób. My to wiemy jako ludzie. Ja spojrzę na szklankę czy projektor, od razu wiem, czym są te obiekty. Robot musi całą ścieżkę analityczną dopiero przejść, zanim zaklasyfikuje te obiekty do odpowiedniej kategorii. Więc coraz bardziej wzrasta poziom zaawansowania analitycznego tych wszystkich systemów zautomatyzowanych. My jako użytkownicy chcemy coraz większej funkcjonalności, chcemy, by te systemy były coraz bardziej, coraz łatwiej obsługiwalne i żeby coraz więcej e, w coraz krótszym czasie generowały dla nas wartości. No dzisiaj już trudno nam wyobrazić sobie, że na przykład zamawiamy rzecz przez internet i nie otrzymujemy informacji kiedy ta rzecz do nas przyjdzie, jaką ścieżką, że tak powiem, będzie do nas transportowana. Od razu mamy w telefonie informację, kiedy mamy, możemy się spodziewać i w jakim miejscu tej przesyłki. Dodatkowo monitorujemy tę przesyłkę w trybie bieżącym, czyli cały czas odbywa się tak zwane traceability, czyli śledzenie przepływu materiałów. Ale równie ważne, obok tego przepływu fizycznego materiału jest przepływ informacji. Bez tej informacji trudno by było nie tylko Zachęcić użytkownika, żeby skorzystał z takiej formy powiedzmy e-commerce, e za zakupów internetowych, ale też trudno by było w ogóle zorganizować proces logistyczny, spedycyjny. Te informacje, które są dzisiaj dostępne, chociażby za pośrednictwem internetu i różnych sieci komunikacyjnych, są podstawą w lepszej organizacji procesów, no nie tylko już produkcyjnych, ale też dystrybucyjnych. Pamiętajmy o tym, że to są narzędzia na bazie których możemy zbudować naszą przewagę konkurencyjną. Dzisiaj konsument, który nie uzyskałby takiej informacji, gdzie jest jego paczka, kiedy ona do niego dotrze, no raczej nie byłby usatysfakcjonowany. Kolejny obszar zastosowania tego typu analityki danych to jest tak zwana predykcja. Można tutaj podać to przez pryzmat predykcyjnego utrzymania ruchu. Awaria maszyny z reguły poprzedzona jest Zaburzeniem jej parametrów technicznych. I my te parametry możemy monitorować, a właściwie dzieje się to najczęściej już dzisiaj w sposób zautomatyzowany. I teraz jest spadek wartości jakiegoś parametru, który ostatecznie doprowadzi do awarii. My musimy podjąć decyzję o serwisowaniu, o e, naprawie w odpowiednim momencie. Jeżeli za szybko podejmiemy czynności naprawcze, to tak naprawdę nie wykorzystamy komponentu maszynowego do końca. On mógłby jeszcze spokojnie pracować dłuższy czas. Jeżeli zrobimy to za późno, to możemy zwiększyć ryzyko wystąpienia awarii albo doprowadzić również do takiej lawiny awarii. Zepsuje się jeden komponent i lawinowo za tym płyną awarie innych komponentów. Więc w analityce parametrów maszynowych mogą nam pomóc też narzędzia. Oczywiście, narzędzia nie, nie rozwiążą za nas wszystkich problemów. No, i znów tutaj, to od nas zależy, jaką decyzję naprawczą podejmiemy. Czy decyzje, e, które bazujemy na tych dostępnych danych przez różnego rodzaju systemy analityczne, e, będą słuszne. Ale chodzi o to, żeby wpisać się w ten punkt, w którym konkretna czynność jest potrzebna i jest uzasadniona przez dostępne dane. Dostępność danych jest dzisiaj kluczem, bo to od niej zależy e, jakość podejmowanych decyzji. I teraz wspomniałem wcześniej już o sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja de facto może być sprowadzona do jednego zadania, do zadania klasyfikacji, do zadania wyboru z dostępnych puli jakichś danych tego konkretnego rozwiązania, które nas interesuje. Jeżeli analizujemy kilka tysięcy różnych parametrów pobieranych z maszyn, to trudno nam, jako ludziom, zaobserwować pewne korelacje między tymi parametrami, zaobserwować pewne trendy, które mogą być bardzo dynamiczne. Sztuczna inteligencja poradzi sobie z tym bardzo dobrze i rozpozna konkretną sytuację. To znaczy, rozpozna, że pewne dane, pewne parametry mogą być ze sobą skorelowane, że zmiana w jednym parametrze spowoduje za chwilę zmianę w drugim parametrze, więc zaklasyfikuje taką sytuację. Do odpowiedniej akcji, na przykład naprawczej, do, odpowiedniego, do odpowiedniej reakcji na zaistniałą sytuację. I to jest właśnie zadanie dla sztucznej inteligencji. Tam, gdzie nasze możliwości analityczne przestają być wystarczające, gdzie mówiąc kolokwialnie, nie ogarniamy tak dużej ilości danych, gdzie musimy się wesprzeć właśnie analityką zautomatyzowaną. To, co y, stosujemy na co dzień już dzisiaj praktycznie. Korzystając z przeglądarki internetowej, wyszukując treści w internecie, wspomagając się chociażby czatem e, bazującym na sztucznej inteligencji, to jest nic innego jak przeszukiwanie informacji, dobieranie informacji, które są prawdopodobnie najlepszą odpowiedzią na nasze zapytanie. Tak działają wyszukiwarki, wyszukiwarki internetowe, więc de facto one dokonują klasyfikacji. I to jest właśnie zadanie dla sztucznej inteligencji. My. No, trudno nam sobie w ogóle wyobrazić, że przeszukiwalibyśmy przypadkowe strony w internecie w poszukiwaniu informacji. Nie, to robi dzisiaj za nas szósta inteligencja. I to jest ten próg, którego już w tym wyścigu z maszynami nie przeskoczymy. My musimy nauczyć się, jak z tego korzystać, żeby lepiej wykonywać naszą pracę, żeby pozbyć się z naszej codziennej pracy powtarzalnych, żmudnych czynności. A skupić się na tych kreatywnych, czyli stajemy się projektantami. Tutaj jeszcze taka wizualizacja tego, że pewne właśnie parametry w przebiegach czasowych ulegają pogorszeniu i nawet minimalne różnice między nimi oraz trendy może wykryć sztuczna inteligencja, i to jak najbardziej może być zastosowane w, chociażby w obsłudze maszyn. Duże zbiory danych, o których wspomniałem. No, z reguły też są trudne w przetwarzaniu przez nas samych. Stosujemy programowanie czy oprogramowanie, które przetwarza za nas te duże zbiory danych, ale ostatecznie chcemy to w jakiś sposób zwizualizować. Chcemy wiedzieć, że w obrębie naszego parku maszynowego, czy nawet naszej firmy, tutaj sięgnijmy dalej w obszarze naszego otoczenia gospodarczego i biznesowego. Pojawiają się jakieś sytuacje. My chcemy to na bieżąco monitorować. Również możemy sięgnąć po narzędzia, po oprogramowanie, które będzie chociażby śledziło internet i na bieżąco analizowało, jakie mogą zmiany nastąpić w sektorze rynku, w którym my jako przedsiębiorcy działamy. To wszystko, te wszystkie narzędzia analityczne wykraczają poza obszar maszynowy, więc przemysł 4.0 czy przemysł 5.0 to są zagadnienia tak naprawdę. Lepszego zorientowania się w naszym codziennym środowisku pracy, niezależnie od tego, jakie konkretnie czynności wykonujemy. No i idąc dalej, e Dzisiaj już w dość, re, czy może inaczej, w relatywnie prosty sposób można zbudować sobie narzędzia, które dostarczają nam te informacje, które zbierają za, e, dla nas informacje chociażby z internetu i wizualizują nam je w postaci różnego rodzaju wykresów. Wykresy też muszą być odpowiednio dopasowane, żeby one nie zaciemniały tej puli informacji, tylko nam ją uwypuklały. Więc tutaj pojawia się kolejne zagadnienie w postaci doboru narzędzi wizualizacyjnych. Do danych, które chcemy przedstawiać. Jak przedstawimy za dużo danych w nieodpowiednim kontekście, no to tak naprawdę nie uzyskamy celu, na jakim nam zależy, czyli budowania naszej świadomości. I teraz być może widzimy to wewnątrz struktur, w których na co dzień pracujemy, że. Są problemy z komunikacją, bo na przykład stosujemy nieodpowiednie narzędzia przekazywania informacji, bo na przykład zamiast e, współdzielić plik, chociażby plik tekstowy, który ma tworzyć cały zespół, wysyłamy go mailem i teraz powstaje 100 różnych wersji tego pliku, i trudno nam się w tym zorientować. Mamy już dzisiaj narzędzia, żeby nie musisz tak pracować, żeby rozwiązać te problemy, ale musimy być świadomi tego, że te narzędzia są. I musimy wiedzieć, kiedy należy z nich korzystać. I to właściwie jest takie bardziej ogólne zagadnienie. Tu jeszcze na kolejnych slajdach są przykłady takich właśnie paneli operatorskich, tak zwanych dashboardów, które służą nie tylko do tej wizualizacji danych, ale również do operowania różnego rodzaju maszynami przez e, poziom e, właśnie takiego panelu wirtualnego. Czyli już dzisiaj nie musimy mieć szeregu przycisków przy maszynie, szeregu e, różnych takich kontrolek fizycznych. Dzisiaj coraz więcej rzeczy jest cyfryzowanych. Widzimy to również w samochodach. No, trudno już nam dzisiaj w nowych wersjach samochodów odnaleźć jakiekolwiek fizyczne przełączniki. Raczej jest to tablet, raczej jest to wyświetlenie panelu operatorskiego i sięgajmy też po to w naszej działalności zawodowej na co dzień. To też jest dobre rozwiązanie, które może nas wspomóc chociażby w planowaniu procesów. Być może Państwo kojarzą tego typu właśnie wizualizacje przepływów procesów, wykresy Ganta i tak dalej, które służą do tak naprawdę harmonogramowania. Ale harmonogramowanie to też jest czynność analityczna. Tutaj też może nas wspomóc sztuczna inteligencja i może nam że tak powiem, wyświetlić to, wypluć te informacje w czytelnej, wizualnej dla nas formie. Więc miejmy tego świadomość i korzystajmy z tego typu narzędzi. No, jeszcze jakiś przykład takiego tak zwanego dashboardu z różnego rodzaju e, narzędziami analitycznymi. Ale idźmy dalej. Ekran i cyfrowe dane wyświetlane na tym ekranie w sposób bieżący i bieżąco aktualizowane, to nie jest jedyna forma wizualizacji danych. Wspomniałem wcześniej o wirtualnej rzeczywistości, o rozszerzonej rzeczywistości, to wszystko dzisiaj nazywamy tak zwanym hasłem extended reality. Czyli coś co łączy w sobie zarówno rzeczywistość rozszerzoną, wirtualną albo mieszaną. Jak rozumieć mieszaną rzeczywistość? Przykładamy tablet do jakiegoś obiektu. Może nie do końca jest to i widoczne, ale tutaj tablet i kamera, która została z niego skierowana, została skierowana na kokpit samochodu. Na tablecie pojawia się rzeczywisty obraz tego kokpitu, a na nim są naniesione wiązki elektryczne w tym samochodzie. To może pomagać serwisantom, to może pomagać różnego rodzaju pracownikom produkcyjnym. To są wszystko narzędzia, które mogą wspomóc pracę. Na obraz rzeczywisty, na przykład korzystając z Google wirtualnej rzeczywistości, możemy nałożyć sobie wirtualne ekrany, pokazujące aktualny stan pewnych parametrów. To też jest narzędzie, które może... Przyspieszyć, pomóc nam, wspomóc nas w pracy. No i tego roz rodzaju rozwiązania są szeroko obecne i popularne, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. Branża Automotive jest jednak taka silnie rozwojowa i tam tak naprawdę liczy się każda sekunda zaoszczędzonego czasu. To, jest prze to ma przełożenie na ogromne wartości pieniężne, także tam jak najbardziej szybko się inwestuje w te nowe technologie. Ale oczywiście miejmy tego świadomość, co jest dostępne. I jak możemy też na własny użytek z tego skorzystać. Tutaj, również, e, no, może coś, co możemy nazwać pewnego rodzaju teleoperacją. Serwisant jest przy maszynie, ale specjalista, który bardzo dobrze zna tę maszynę, który wie, jak ją naprawić, jest w drugiej części świata. Komunikuje się z tym serwisantem przez gogle wirtualnej rzeczywistości. Nanosi na rzeczywisty obraz widziany przez tego serwisanta różne. Takie komendy wirtualne, cyfrowe, po prostu komunikaty, które pozwalają temu serwisantowi wykonać krok po kroku odpowiednie czynności naprawcze. To może być przestrzeń do przekazywania jakichkolwiek informacji e, uczących. W procesach uczenia możemy zastosować wirtualną czy rozszerzoną rzeczywistość, żeby instruować kogoś, jak powinien się ktoś obchodzić w danym środowisku z danym obiektem. Ogrom możliwości. Nie tylko zawodowych, ale też takich dotyczących naszego codziennego życia, e, czynności montażowe, zwizualizowane znów przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości, pliki skojarzone z danym obiektem przemysłowym, które są dostępne: dokumentacja techniczno-rozruchowa, e, karta katalogowa, ob, instrukcja obsługi. To wszystko może być dostępne przez wirtualną rzeczywistość w bardzo e, krótkim czasie w bardzo, yy, ba bardzo łatwy sposób, ale są jeszcze wady wirtualnej rozszerzonej rzeczywistości. Z reguły ona jest obsługiwana przez gogle. Nakładamy je po prostu sobie na głowę, no i widzimy obraz rzeczywisty z dołączonymi takimi wirtualnymi obiektami. To jak Państwo myślą, co może być wadą stosowania takich gogli wirtualnych, wirtualnej rzeczywistości? Czy one zawsze będą komfortowe? Aha. Tak, to jest jeden aspekt, że one nie do końca mogą być wygodne, tak fizycznie, nie? Druga sprawa, tam jest bateria, ona się też może grzać. To tak w ogóle może być niewygodne, ale też się rozładowuje, więc, de facto, żeby całą, e, cały dzień pracy przepracować w takich goglach, to jest fizycznie niewykonalne. Druga sprawa, pojawia się takie zaburzenie percepcji naszego otoczenia, pojawiają się mdłości, pojawiają się jakieś zaburzenia, właśnie takiego kontaktu z rzeczywistością, więc, to nie do końca jest dopracowane rozwiązanie. Ale możemy się spodziewać, że będzie ono coraz lepsze i coraz łatwiej nam będzie się nim posługiwać. No i oczywiście proces edukacyjny, chociażby w kontekście medycyny. Medycyna też rozwija się w obszarach robotyzacji i zastosowania cyfryzacji nowoczesnych technologii. Więc dostęp, wgląd na przykład w narządy, do których trudno byłoby się, że tak powiem, w rzeczywistości dostać i je sobie przeanalizować, na przykład przed operacją, żeby chirurg. Wiedział po przeskanowaniu pacjenta, jak wyglądają i jak zbudowane są dokładnie jego narządy wewnętrzne. To jest bardzo cenna informacja, która pozwala się chirurgowi przygotować przed operacją. Jak najbardziej może być to włączone w proces pracy chirurga, więc de facto chirurgia też jest potencjalnym obszarem dla przemysłu 4.0 i 5.0. Oczywiście nie wiemy, w jakich kierunkach się będzie ta wirtualna rzeczywistość rozwijać. Dzisiaj znamy wirtualną wizję, no, oczywiście, dźwięk jest nietrudno wygenerować w sposób wirtualny. Znamy też pewnego, rozwiązania, pewnego rodzaju rozwiązania e, smakowe i węchowe. Też są tego rodzaju generatory, czyli mamy kilka różnych wymiarów tego wirtualnego świata. Być może w przyszłości czeka nas wirtualny smak, który będziemy w ten sposób odbierać, ale no oby nie, oby nie, właśnie patrząc na tutaj zastawę tego stołu, oby tak nie było. E, ale oczywiście proces edukacyjny, który pozwala nam wejrzeć w głąb pewnych obiektów, jak najbardziej się do tego klasyfikuje. Źródłem całe, całej tej zabawy z dostępnością informacji i z różnego rodzaju jej przedstawianiem jest Internet rzeczy. E, w wydaniu przemysłowym, tak zwany przemysłowy Internet rzeczy, czyli Industrial Internet of Things, to jest nic innego jak połączenie wszystkich sprzętów, które nas dookoła otaczają, nawet bez naszej wiedzy. Czasem my nawet nie musimy wiedzieć, że sprzęt, który my kupimy, komunikuje się. Z dystrybutorem bądź też z producentem i zbiera informacje eksploatacyjne o tym urządzeniu. Jeżeli jesteśmy producentem, to może być to dla nas inspiracja. My w naszych produktach możemy zintegrować system monitorowania cyklu życia tego produktu, po to, żeby na przykład udoskonalać ten produkt, żeby zbierać statystykę, żeby profilować odbiorce naszych produktów. I to też może być dla nas informacja, która jest cenna przez pryzmat właśnie tych e, działań rozwoju naszego produktu. Ale oczywiście pod kątem konsumenckim też możemy z tego zrobić użytek. Możemy wymieniać informacje, możemy pozyskiwać nowe informacje. E, być może znają Państwo takie, taki sprzęt codziennego użytku jak Thermomix. Może nie dla każdego codziennego użytku, ale jest coś takiego jak Thermomix. Producent zaczynał od produkcji mikserów konwencjonalnych mikserów takich kuchennych. Ale przeszedł taką ścieżkę rozwojową w kierunku tak zwanej serwicyzacji. Czyli dzisiaj Thermomix nie walczy na rynku tym, że jest mikserem, bo tak naprawdę wiele różnych produktów spełnia funkcjonalnie te same zadania, ale tam jest sieć dystrybucji przepisów, sieć, w której użytkownicy mogą się też wymieniać, dostarczać do bazy danych swoje przepisy, więc to jest pewnego rodzaju usługa która przekonuje e, odbiorców, potencjalnych odbiorców, posięgnięcie po sprzęt, który jest droższy niż sprzęt konkurencji. Więc mamy idealny przykład serwicyzacji, czyli przejścia z generowania wartości na rynku tylko przez dostarczanie produktów, ale przejście na dostarczanie informacji, systemu informatycznego czyli tak naprawdę działalność usługowa. Wspomniałem wcześniej również o traceability czyli o tym, że produkty, no, w takim świecie typowo fizycznym, w przestrzeni typowo fizycznej też muszą być monitorowane, muszą być śledzone. W szczególności internet rzeczy daje nam możliwość śledzenia e, obiektów na hali produkcyjnej, gdy chcemy wiedzieć, jak poruszają się nasi pracownicy, jak poruszają się wózki widłowe, gdzie przemieszczają się obiekty między magazynami, po to, żeby zoptymalizować te ścieżki ruchu, żeby zminimalizować chociażby Liczbę kroków, którą pokonuje pracownik, to jest jeden z rodzajów marnotrawstwa, który jest wskazywany chociażby w filozofii Lean Management, tzw. produkcji odchudzonej. Monitorujemy, jak przemieszczają się pracownicy, ułatwiamy im ścieżki ruchu. I do tego mogą służyć systemy tak zwane RTLS, czyli takiej bieżącej lokalizacji danego obiektu, które działają w czasie rzeczywistym. Na bieżąco zbierają dla nas informacje, gdzie znajduje się dany obiekt. No i to wszystko też oczywiście możemy wizualizować. Korzystamy z symulacji, żeby sprawdzić, czy ten nasz koncept rozwojowy, jak zmienimy chociażby trasy przejazdu na hali produkcyjnej, czy w magazynie tych właśnie naszych pracowników, czy wózków, chociażby samojezdnych. To najpierw możemy to sprawdzić w symulacji, żeby dowiedzieć się, jaki będzie rezultat. I to też są rozwiązania, które nie są żadną rewolucją. To są wszystko rozwiązania dość dobrze już znane i zakorzenione na rynku przemysłowym. Tylko dzisiaj chodzi o to, żeby je zintegrować i wycisnąć, że tak powiem, z nich jak najwięcej korzyści. We, we współpracy między chociażby symulacją i sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja potrafi nam wygenerować praktycznie nieskończoną ilość różnych scenariuszy, które mogą się wydarzyć, czy to na hali produkcyjnej, czy to w magazynie, czy to na rynku. I my przez takie scenariusze możemy się przygotować przez taką symulację, właściwie, możemy się przygotować do różnego rodzaju scenariuszy, właśnie, które mogą nas czekać. Ostatecznie, Chciałbym, żebyśmy pozostali też z taką refleksją, że nie ma jednej technologii, jednego rozwiązania, jednego systemu, który jest lekiem, który jest takim zlepkiem różnego rodzaju rozwiązań wszystkich naszych problemów. Wszystko to wykonujemy zawsze indywidualnie, pod kątem naszych potrzeb, czyli pierwszym etapem jest analiza. Jest świadomość tego, co potrzebujemy, gdzie zmierzamy, a w drugim kroku. Dobieramy do tego narzędzia. I to jest też ważne przez pryzmat sięgania po dotacje, przez pryzmat właśnie różnych środków wspierających naszą działalność. Niestety mamy też tutaj, przez różnego rodzaju raporty i analizy w fundacji, taką obserwację, że jest, jest kilka e, takich obszarów, w których firmy opierają swój model biznesowy na wpływach z dotacji. I to im się udaje, bo te wpływy są dość regularne. Natomiast rozwój nie jest stymulowany przez własną wartość, którą wnoszą te firmy na rynek i uzyskują z tego nowe strumienie finansów. Tylko właśnie ten rozwój jest tylko dlatego, że są e, dotacje, ale wdrożenie robota przemysłowego, obrabiarki sterowanej numerycznie, nowego systemu zarządzania produkcją nie przekłada się na wzrost wydajności produkcyjnej. Więc czasem jest to taka ślepa uliczka. I pamiętajmy, do tego, pamiętajmy przy tym, że do tego musimy podejść w sposób racjonalny, żeby to wszystko było jak najbardziej e, rozwojowe dla nas, żeby zawsze dochodziło do poprawy. I to wszystko odbywa się w cyklu ciągłym. Rozwój nigdy się nie kończy. Przemysł 4.0 nie definiuje nam stanu ostatecznego, przemysł 5.0 też nie definiuje nam stanu ostatecznego. Wskazują nam tylko, jakie są trendy, prognozy rozwojowe, do czego musimy zmierzać ale środki do tego musimy dobierać samodzielnie, bądź przez e, wsparcie, przez doradztwo i tak dalej. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę, także już nie zajmuję więcej czasu. I do <noise> Oczywiście jestem dostępny, jeśli chodzi o dyskusję, pytania i tak dalej. Takie pierwsze pytanie, które się naturalnie... Okej, okay, ma. Takie pierwsze pytanie, które się naturalnie nasuwa, jeśli mówimy o robotyzacji, automatyzacji. To już widok filmów science fiction, gdzie roboty za nas robią, gdzie wszystko idzie automatycznie. Pytanie, jak to się ma do rzeczywistości? Czy jesteśmy gdzieś blisko tego, czy to jest jakiś, powiedzmy, mrzonka i wymysł scenarzystów? Jesteśmy blisko tego, ale oczywiście te scenariusze filmów science fiction e, nie do końca e, odzwierciedlają potem rzeczywistość, mimo że na przykład pewne rozwiązania już przeskoczyliśmy dawno, e, w pewnych rozwiązaniach do pewnych rozwiązań nigdy nie dojdziemy, bo nie są nam potrzebne. I tutaj znów, hiperautomatyzacja, tak naprawdę fabryka, która, która funkcjonuje praktycznie bez żadnego człowieka, dzisiaj jest w pełni wykonalna. To dzisiaj wszystko jak najbardziej jest możliwe technicznie. Natomiast pytanie, czy to jest potrzebne? I to też może być. Pewny, pewien element modelu biznesowego, że nasza produkcja odbywa się bez człowieka, bo jest w pełni zautomatyzowana. I to jest możliwe. To nie jest science fiction. Tylko pytanie, co stanie się, gdy za 10 lat zmieni się zupełnie rynek, gdy nie tylko będziemy musieli zmienić profil produkcyjny, ale wręcz całą naszą działalność, gdy to, że produkujemy produkt, nie będzie wystarczające, tylko będziemy musieli zaoferować jakąś usługę do tego produktu, na przykład aplikację, która pozwoli nam tym produktem zarządzać, sterować. Samochód dzisiaj też jest dostarczany z aplikacją, która daje nam informację o tym, gdzie jest ten samochód, możemy coś wykonać, coś włączyć w tym samochodzie z poziomu aplikacji. Więc hiperautomatyzacja i super nowoczesne rozwiązania produkcyjne są dzisiaj możliwe, tylko zawsze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy są potrzebne i są rozwojowe. No mi się, mi się marzą takie samobieżne taksówki, jak la w Cyberpunku. Oczywiście, no czemu nie? Patrząc przez pryzmat bezpieczeństwa, prawdopodobnie w pełni autonomiczny ruch drogowy byłby bezpieczniejszy niż ruch, w którym występuje człowiek albo człowiek i autonomiczne samochody. Jak jest kolizja pomiędzy człowiekiem a autonomicznym samochodem, to nie wiadomo tak naprawdę, jaką decyzję podejmie autonomiczny system. Czy na przykład potrąci człowieka? Czy wiedzie w drzewo, czy, czy w psa na przykład? Nie? Czy wiedzie w jednego człowieka, czy w grupkę ludzi? Tu są dylematy filozoficzne. Dzisiaj w kontekście rozwoju autonomiczności maszyn pojawia się wiele dylematów filozoficznych, etycznych, i znów na przykład przez pryzmat rynku pracy, filozofowie ludzie z wykształceniem filozoficznym i etycznym są dzisiaj pożądani w tych właśnie zaawansowanych firmach produkcyjnych. Bo tam się pojawia sztuczna inteligencja, tam się pojawia dylemat decyzyjny, więc tu są potrzebni humaniści. Trochę się odwraca ta, ten podział ról nie, na rynku pracy. Ja mam takie pytanie, może bardziej praktyczne. Czyli załóżmy, że mam jakąś firmę produkcyjną, no i właśnie chciałbym wdrożyć jakieś takie nowoczesne rozwiązania, i chciałbym, żeby one mi ograniczyły koszty i żeby były potrzebne i dopasowane. Czy się mogę udać? No sama fundacja na swoich portalach ma cały zestaw narzędzi, nie, tylko, nie tyle, że trzeba się gdziekolwiek udać, to po prostu trzeba znaleźć te narzędzia i dokonać tak, zwanego samo, tak, tak zwanej samooceny, takiego skanu, który pozwoli nam spozycjonować się, no właśnie na tej osi rozwoju w kierunku na przykład cyfryzacji jest wiele różnych ankiet, w których możemy odpowiedzieć na pytania, podając właśnie jakie rozwiązania są stosowane w naszej codziennej działalności. I tam uzyskamy chociażby już informacje o tym, jakie są te najwyżej punktowane rozwiązania i gdzie na tej osi rozwojowej my jesteśmy. To już jest inspiracja dla nas, po co możemy sięgnąć, bo w samych możliwych odpowiedziach na te pytania są już że tak powiem nawet podpowiedzi tego jakie są rozwiązania i być może to jest właśnie obszar w którym my powinniśmy poszukiwać innowacji, rozwoju. Więc tego typu ankiety, a dalej doradztwo, dalej audyty. Ja też jestem audytorem tak zwanej metodyki ADMA, czyli Advanced Manufacturing, gdzie spotykamy się z przedsiębiorcami, Sami przedsiębiorcy wykonują taki skan, właśnie w swoim przedsiębiorstwie, odpowiadają na szereg pytań. Potem my, jako audytorzy, robimy dokładnie to samo i konsolidujemy te nasze wizje, bo niejednokrotnie jest tak, że przedsiębiorca albo nie niedoszacowuje, albo przeszacowuje swoje możliwości i swój stan obecny. My to staramy się trochę yy, skonsolidować z takim podejściem eksperckim, no i pokazać też przedsiębiorcy, gdzie są priorytetowe obszary zmian i wdrożeń. No, właśnie, też miałam na to, że czasami jest tak, że idziemy do komercyjnego dostawcy jakichś rozwiązań, no i nam stara się wcisnąć Mercedesa, podczas potrzebujemy golfa na przykład. Jasne. Bardzo popularny i częsty problem, niestety. No, ale też w tym nasza rola jako fundacji, żeby uświadamiać, że najnowocześniejsze technologie to nie zawsze jest coś, co potrzebujemy. Najczęściej potrzebujemy zmian organizacyjnych, a dopiero potem technologicznych. Na ile. Planowaniu w rozwoju w strategicznych analizach tak dotyczących produktu, mhm. takiego w skali, no, powiedzmy, makro bardziej, europejskiej, na ile te instrumenty są no, wiarygodne. Sztuczna inteligencja na ile może być pomocna mhm. w tych analizach dotyczących no, żywotności produktu, jego, jego schyłku lub rozwoju, lub, mhm. lub jeszcze kontynuacji? lub też wdrożenia jakiegoś produktu, na ile te instrumenty mogą być pomocne, a, a tym bardziej wiarygodne. Mm -hmm. e, przede wszystkim przez prywat konstrukcyjny. Można tutaj wskazać tak zwaną optymalizację topologiczną. Mamy zmiany w geometrii na danego obiektu, który musi przenosić te same obciążenia. To jest bardzo mocno widoczne w przemyśle lotniczym, gdzie każdy gram praktycznie zaoszczędzony to jest oszczędność na paliwie, a więc ogromna oszczędność na środkach, na środkach finansowych. I teraz automatyzacja i sztuczna inteligencja w działaniu oprogramowania wspomagającego konstruowanie może zautomatyzować ten proces właśnie wyboru obszarów, które można, że tak powiem, wyciąć z danej części. Można zaproponować inną konstrukcję. I to jest poparte yy, eksperymentalnie. To jest poparte dalej symulacją i prototypowaniem. Więc można powiedzieć, że to jest bardzo wysoko wiarygodne. Tutaj dam też przykład tego, jak to można powiązać z nowoczesną te technologią typu druk 3D. Druk 3D kojarzy być może nam się z tak zwanymi drukarkami stołowymi, gdzie możemy wytworzyć sobie w sztucznych jakieś, jakieś obiekty. Ale tak naprawdę jego Główna oś zastosowania to jest produkcja elementów metalowych, spiekanych z proszków przez laser. I teraz, jeżeli te elementy metalowe da się wykonać praktycznie w dowolnej geometrii, coś czego nie uzyskalibyśmy metodą obróbki skrawaniem, to możemy, że tak powiem, odchudzić ten obiekt. I na przykład w zastosowaniu znów w lotnictwie to nam daje ogromne oszczędności. I takie narzędzia analityczne, i dalej systemy. Produkcyjne są, są wiarygodne. Na tym możemy polegać. A czy planuje się... Telewizja czy planuje się stworzenie takiego ludzkiego stanowiska, który by podawał jakąś cezurę, granicę ingerencji tej sztucznej inteligencji w życie, w życie ludzi, ponieważ tak jak kiedyś no, było opowiadania Stanisława Lema były science fiction, a okazało się, że rzeczywistość przerosła to, co opisywał. Czy, czy właśnie, więc jesteśmy w takim wielkim niebezpieczeństwie. Czy, i, nie wiem, czy planuje się coś takiego, stworzenie takiego, takiego stanowiska. Komisja Europejska działa w tym kierunku i są już konkretne opracowania, jak daleko na przykład w, tych, w profilowaniu na przykład użytkownika, który tak naprawdę jest takim źródłem danych dla sztucznej inteligencji, przez swoje różne działania w sieci chociażby, wyznacza też granice. Więc to się na, na polu legislacyjnym odbywa i dystrybu, y, dystrybutorzy oprogramowania wspartego sztuczną inteligencją muszą być podporządkowani pod te wytyczne. Nie mogą przekraczać pewnych granic, na przykład przez pryzmat dyskryminacji. Jeżeli okazałoby się, że poszukujemy jakiejś grupy docelowej i są pewne parametry właśnie tych uczestników tej grupy docelowej istotne, to musimy odrzucić nieistotne parametry, żeby nie doszło do dyskryminacji przez pryzmat właśnie nieistotnych, na przykład no, parametrów tej konkretnej osoby. Więc przez pryzmat chociażby dyskryminacji w takich bardziej społecznych procesach, na przykład w obsłudze urzędów, ta sztuczna inteligencja ma ograniczenia i to jest uregulowane już prawnie. I to będzie postępować oczywiście. I tak jest takie, tak no, dosyć eee, jeszcze tak, bo no, to jest rynek, który się rozwija, to jest gałąź, która bardzo dynamicznie się rozwija i tutaj legislacje czy prawo nadąża za rozwiązaniami technicznymi. No niestety nie jest odwrotnie, że my najpierw wymyślimy sobie, jak to wszystko ma działać, a potem dopiero coś wdrożymy. To, to tutaj nadrabiamy to, e, obserwując, jakie mogą być zagrożenia i potem dopasowując do tego prawo. A ja właściwie chciałam jeszcze zapytać, jakby to może pan, pewnie Pana zdaniem bardziej, bo wiadomo, że dla pewnych branż takie rozwiązania będą dużo bardziej Adekwatne, dlatego że po prostu będą ekonomicznie uzasadnione, prawda? I z drugiej strony chyba nie można powiedzieć, że na przykład któreś branże są z tego wykluczone, ale może na przykład dla których branż byłoby to właśnie nieuzasadnione, chociażby właśnie wykorzystywanie takich innowacyjnych rozwiązań, chociażby. Jeśli chodzi na przykład o maszyny technologiczne, no to jeżeli na przykład nasza nisza na rynku bardziej sprowadza się do działalności takiej jednostkowej, zindywidualizowanej, no to może niekoniecznie po potrzebujemy właśnie zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Może musimy e, transformować nasz model biznesowy w kierunku działalności bardziej rzemieślniczej. Może nie jest wskazane, żebyśmy konkurowali z wielkimi producentami na rynku i starali się wygrywać, że tak powiem, na tym rynku ilością produkowanego detalu czy, Dokładnie czy produktu. Dokładnie. Indywidualne podejście. Tak, tak. Indywidualizacja w ogóle jest prawdopodobnie takim kierunkiem, w którym każdy sektor przemysłowy będzie musiał prędzej czy później wejść. Konsument prędzej czy później będzie, czy cały rynek w ogóle konsumencki będzie oczekiwał zindywidualizowanych produktów. To już jest obecne dzisiaj w branży chociażby motoryzacyjnej, gdzie nie ma tak, że chociażby mm, okej, okay, samochody flotowe może są tak produkowane, że jest ciąg samochodów o tych samych parametrach. Ale dla konsumentów takich prywatnych samochód jest sparametryzowany i jego ścieżka produkcyjna jest różna. W każdym egzemplarzu jest różna. I teraz. Yy, mali producenci, na przykład działający na niewielkich seriach produkcyjnych albo w ogóle bez serii produkcyjnych, no prawdopodobnie nie potrzebują bardzo rozwiniętych, zautomatyzowanych linii produkcyjnych, tylko bardziej potrzebują takiego, tego wspomagania pracownika, żeby pracownikowi pracowało się coraz lepiej, żeby coraz bardziej mógł, że tak powiem, korzystać ze swojej kreatywności, a nie skupiać się na takich właśnie rutynowych, jakichś zbędnych czynnościach, operacjach. Zakończyliśmy ostatnie spotkanie z cyklu Kolacje z Przemysłem Przeszłości. Tematem dzisiejszej kolacji był temat taki bardziej popularyzatorski. Nasz prelegent, specjalista Platformy Przemysłu przyszłości, opowiadał nam o różnych zastosowaniach nowoczesnych technologii, co można zrobić, jakie są możliwości w ogóle współczesnych rozwiązań, które już są dostępne na rynku, które można wdrażać. Później podczas dyskusji też dyskutowaliśmy na temat sztucznej inteligencji, tego jak ona wpływa na nasze życie, jak wpływa również na przedsiębiorstwa. To jednak nie koniec projektu. Kończymy tylko tą część teoretyczną, kiedy spotykaliśmy się właśnie z trzema zagadnieniami: cyberbezpieczeństwo, finanse i nowoczesne rozwiązania pod kątem takim bardzo teoretycznym. Przed nami jeszcze po wakacjach trzy wizyty studyjne. Spotkamy się w dwóch tarnowskich firmach, które wdrożyły już nowoczesne rozwiązania z branży przemysłu przyszłości i zobaczymy, jak to wszystko, o czym rozmawialiśmy na spotkaniach, działa w praktyce, jakie korzyści tym firmom przynosi, jakie zagrożenia poznamy właśnie też to wszystko od podszewki. Trzecie spotkanie będzie na Akademii Tarnowskiej w Centrum Transferu Technologii, gdzie dowiemy się w jaki sposób pracownicy uczelni mogą pomóc przedsiębiorcom w właśnie w tworzeniu innowacji, tworzeniu rozwiązań od podstaw, bo takie kadry w Tarnowie są i chcemy właśnie pokazać, że można je wykorzystywać.